Witam serdecznie, siódemki numerologiczne w Waszym horoskopie na nadchodzący rok numerologiczny. Jestem żywo zainteresowana tymi kartami, jako że też siódemką numerologiczną jestem i tak sobie patrzę w karty, źle nie będzie, damy radę. Wchodzimy w szósty rok osobisty, czyli ten rok, który harmonizuje życie. Harmonia czasem polega na tym, że trzeba się wywrócić, by poukładać. Ale to zawsze jest harmonizowanie, dostrajanie i dowibracyjnianie naszych możliwości. Ten rok nie będzie zły, dlatego że wprowadzi siódemki na fajne, dosyć wysokie, pozytywne wibracje. Szczególnie jeżeli chodzi o takie sprawy domowe. Co rozumiemy przez dom, ognisko domowe, ale też i kawałek podłogi, kawałek ściany, czyli to wszystko, co związane jest z rodzinnymi, domowymi sprawami, może sprawiać radość i satysfakcję. To jest w ogóle wymiar szóstki. Chcemy gotować, chcemy przytulić, chcemy zrobić dobrze ludziom, którzy są blisko nas, ale też chcemy upiększyć, także tego typu rzeczy tutaj się będą działy i to jest fajne. Grunt, żeby robić pewne sprawy przy paziu monet małymi kroczkami, bo jakby wielkie zamierzenia to siódemką będą rewelacyjnie wychodzić w sprawach magicznych i energetycznych, co mnie bardzo cieszy w sumie osobiście. Ale jeżeli chodzi o fizyczne, to powolutku, po trochu, z planowaniem, dzisiaj to, jutro tamto, działamy sukcesywnie i z dnia na dzień. To wtedy będzie bardzo dobre. No i właśnie karta kapłana, która daje naprawdę wysokie wibracje, wysokie możliwości energetyczne, rozwojowe, w kontaktach międzyludzkich, w pokazaniu się na forum danego obszaru, na którym się mieszka, więc no myślę, że nie będzie to zły rok. Co będzie nam przychodziło łatwiej? Umiejętność targania 400 srok za ogon, pracy, włożenia wysiłku w zadania i będziemy to lubić. I to jest fajne. Wychodzić nam będzie bardzo dobrze nasza wszelaka magiczność, nasze wszelakie działania rozwojowe, energetyczne, stricte magiczne też, czyli świece intencyjne na porządku dziennym powinny być. I wyjazdy, rozjazdy, rozruch, działania. Rydwan też daje wejście na właściwe tory, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy takie stricte zawodowe. Tutaj dzieje się dużo, dzieje się pozytywnie. Praca, płaca, ale też jednocześnie właśnie takie nieprzeczekiwanie rzeczy, takie działanie na rzecz. I nawet jeżeli nie wszystko się będzie opłacało, to wiele rzeczy będzie warto. Rzeczy, które trochę gorzej nam pójdą, siódemką. No, radość, imprezowanie. Niekoniecznie, ale jest to taka impreza międzyludzka, bo można, wiecie, imprezować w gronie, a można chodzić na koncerty. No, takie grono słabo wygląda i nie będziemy mieli tendencji do przesadzania, do przesytu, co akurat jest dobrym wymiarem tej karty. Ciężko nam będzie znaleźć równowagę w dawaniu i braniu. No będziemy tacy szóstkowi, tak, energetycznie, domowi, tacy ugotować, wyprać, posprzątać, posmarować główkę żelem, żeby dobrze fryzurka wyglądała. Trzeba się będzie nauczyć tej równowagi, że to w dwie strony powinno działać, nie tylko my wszystko dla wszystkich, tylko w drugą stronę też. No i oczywiście jako siódemki mistrzowie zamętu i zamieszania niełatwo będzie wyjść z szaleństw umysłowych. Siódemki są bardzo wibracyjnie intelektualne, więc te szaleństwa umysłowe tutaj no będą. To czasem doprowadza, wiecie, do zagubienia się po bezdrożach życia, może nie jakiegoś wielkiego, ale gdzieś tam zawsze tak to wygląda. Sprawy rodzinne. Będziemy pozamykani na rodzinę w sensie takim, że jeżeli ktoś nie będzie tej interakcji, to oprócz tego, że my naprawdę tym, którzy są nam bliscy, nieba będziemy chcieli przychylić, to
w swojej wewnętrznej równowadze i sile nauczymy się izolować od niekorzystnych czynników rodzinnych. Czyli ci, którzy są dla nas dobrzy, no to rąbek nieba im uchylimy. Ci, którzy niekoniecznie, to może nie spotkają się z naszą wrogością, nie w szóstce, ale przynajmniej z wyizolowaniem. Będzie nam się dużo rzeczy nie podobało, ale będziemy na tyle silni, że będziemy mogli pewne rzeczy przeforsować. Sprawy miłosne wyglądają ciekawie. Pierwsza karta mówi o stratach. Jeżeli jesteście w słabych związkach, będą się one harmonizowały, czyli można nawet pomyśleć o rozwodzie. Jeżeli nie macie związków i relacji, to na początku jest to poczucie straty właśnie. Potem, długie potem, bo pustelnik jednak jest rodzajem osamotnienia, może dojść do tego, że spotkacie kogoś, a z pucharów jest potencjał do spotkania nowej osoby. I to nawet nie chodzi o to, że nie na długo, tylko być może takie początki, to będą dopiero początki, także tutaj dosyć ciekawie, bo z jednej strony sporo strat i osamotnienia, z drugiej strony nowe emocje i nowe aspekty. Czyli to też trochę będzie zależało od naszego podejścia, na ile tkwimy w niepotrzebnych rzeczach, na ile potrafimy sobie pewne rzeczy odpuścić, żeby otworzyć się na nowe. Ten czas izolacji też jest potrzebny, czyli oddechu tak zwanego pomiędzy. W sprawach zawodowych mamy dość ciekawie, bo dużo się będziemy stresować, ale z kolei powolutku i z chęcią do licznych działań pokonamy swoje lęki. Lęki zawodowe mogą być: nie uda się, ja nie dam rady, nie mam takich kwalifikacji, nie mam takich możliwości. A tu się na końcu okaże, że i kwalifikacje są, i możliwości, i chęci, i zadowolenie, i gdzieś te zawodowe rzeczy od zera do bohatera poprzez powolne działanie na rzecz pokonywania własnych barier umysłowych są i są ładnie pisane. Same sprawy finansowe, to one będą dobrze wyglądały. Dwie dwójki, fajna współpraca z kasiorą, czyli dobre inwestycje, zakupy, pomysły, działania, wsparcie. No i jest umacnianie swojej pozycji, czyli myślę, że poprzez te zawodowe rzeczy, które trochę pokonamy, uda się w piękny sposób zrealizować polepszenie finansowe generalnie, co jest dosyć dobre. Ale to tak generalnie ta sfera bytowa to właśnie współpracę, kasiorka, inwestycje, patrzenie na te swoje plony, wsparcie i umacnianie możliwości na sam koniec. Przerobimy. Ten rok będzie zupełnie ok. Sprawy międzyludzkie. Nowe znajomości na pewno tutaj fajnie wychodzą. Świeże, fajne, z fajną energią. Stare znajomości w kontaktach dosyć formalnych, acz pozytywnych. Natomiast my będziemy pięknie tworzyć swoją rzeczywistość właśnie w takim konstruktywnym poznawaniu ludzi, w padaniu w jakieś grona. Karta Maga przy społeczeństwach jest bardzo fajna, bo mówi o tym, że ludzie na nas też patrzą z pewnego rodzaju podziwem, na naszą sztukę, że tak powiem, czyli to, co robimy. Ale z drugiej strony to też jest właśnie wejście w takie jakby uformalnione grupy zainteresowań. Więc to będzie dosyć pozytywnie wyglądało. Sprawy energetyczne. From zero to hero, dokładnie tak. Myślę, że z tej nerwowej piątki, siódemki wychodzą lekko przejechane. Tam się zadziało, trzeba było reagować, wybierać. Może było cudownie, ale było intensywnie, męcząco, sapiąco. Ale ta energia właśnie takiego wycieńczenia narasta wysokowibracyjnie, magicznie. Tu się dzieje. I kończy szóstka pucharów, czyli tak naprawdę totalna harmonia. Zobaczcie, jak się fajnie poukładał nam układ, poukładał układ, od typowo szóstkowej energii czwórki buław. Radosna rodzina, weselenie się. Po szóstkę pucharów, harmonię na każdym poziomie. I z przeszłością, i z przyszłością, i z teraźniejszością. Także czego sobie życzyć więcej? Właściwie tego i sobie, i Wam.
życzę. Buziakuję Was bardzo mocno, zostawcie po sobie ślad, łapkę, jak oglądaliście i do zobaczenia w normalnych filmach.